Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest lewo, prawo, a to jest Let's Play Sonic 4, epizod drugi. Ruszamy. Tak, już widzieliście to wchodzenie całe do Sonica 4, epizod drugiego, ale tym razem to już nie będzie epizod metal, tylko epizod drugi. I będzie fajnie, tak. I są nowe, fajne przejścia, chociaż bardziej mi pasowało co z klasycznym Sonikiem, z Sonika 1. Było bardziej... wiecie... fajne. No i co? I ogólnie, Sonic... tak, poproszę nowe save data. Sonic 4 epizod drugi działa na nowym silniku graficznym, na nowym silniku muzycznym. No i nawet fajnie wychodzi. Jak widzicie, nie gram z pomidorem. No cóż. I cutscenka. Tak, ten silnik już pozwala na cutscenki trójwymiarowe. No a ciekawostka. W wersji iOS-owej wszystkie cutscenki to są po prostu nagrania z wersji konsolowych i PC-towych. Bo to są jedne i te same wersje. Tak, z tej gry nie ma praktycznie żadnych ciekawostek. Więc chodźmy po dodatkowe życie, bo to jest dodatkowe życie. Właśnie. I ogólnie. Jedna ciekawostka na temat tej gry jest taka, że w związku z błędem w Steamie w tą grę można było pograć jakiś tydzień przed premierą, czyli chyba 24 kwietnia, czy jakoś tak. No i było fajnie. Niezbyt się różniła ta wersja od tej pełnej, no praktycznie niczym, bym powiedział. Bo... okej. I dopiero przy tych monitorkach możemy się uczyć nowych technik, co jest według mnie trochę głupie. Nie wiem, żeby umieli już wszystko. Jeszcze nie umiem pływać. Ale ogólnie, żeby wystoprocentować grę, musicie zdobyć wszystkie też czerwone pierścienie, które przed chwilą mieliście przyjemność zobaczyć. A zdobywanie ich to jest po prostu pain in the ass. I ogólnie, gra dzieje się na Little Planet. Tak, to jest znowu akcja z planety z Sonica CD. Bo jak widzicie w epizodzie Metal Sonic powrócił, no i to jest chyba właśnie takie nawiązanie. I ogólnie przed wydaniem Sonica 4 Sega wydała właśnie odświeżoną wersję Sonica CD, dlatego że mocno się opiera Sonic 4, jeżeli chodzi o miejsca z Sonica CD. Jest to ogólnie współpraca Tailsa z Soniciem bardzo. No, największym hitem trailera Sonica 4 był chyba Tails, według mnie. Potwierdzenie Tailsa. Oraz Sega, chcąc sprawdzić, jak będzie sprzedawał się Sonic 4 epizod 2, chciała zobaczyć, jak ludzie to przyjmą. I Sonic 4 epizod 2 zaważył na powstaniu Sonica 4 epizod 3, który niestety nie powstał. Ale w związku z tym, że Sega przeprosiła i powiedziała, że gry będą podobne do tych z lat 90., to mam pewną teorię, że Sonic 4 epizod 3 może jeszcze powstać, według mnie. I nowe special stage, tym razem Sonica 2. I też nie będę wszystkich robił, tylko będę robił kilka, które łatwo mi się przechodzi. Czy jakieś pierwsze 5.
Ale ogólnie pierwsze te Special Stage są łatwe. I tutaj jest nowa mechanika. Otóż nie możemy ogólnie w grze się pozbyć Tailsa. I tak na marginesie to gra multiplayerowa polega na tym, że jedna postać steruje Tailsem, a druga Sonikiem. I sobie pomagają, bo nie ma tutaj trybu rywalizacji jak w Soniku dwójce. Co jest dosyć fajne. Możemy tutaj zdobyć dodatkowe pierścienie. To jest fajne też, przyznam. I zdobywamy Sianowy Szmaragd Chaosu, który jest większy niż Sonic. No oczywiście Special Stage Sonica 2, praktycznie też kolorystyka też jest Sonica 2, tych Special Stage'ów. Więc w tym odcinku może sobie przejdziemy Sylvania Castle i drugi Zone. Nie wiem jeszcze. Ej. I ogólnie też będę dzisiaj nagrywał drugi odcinek, więc będzie fajnie. Jak zauważyliście, akty mają zupełnie inną muzykę. Co jest dla mnie świetne. Na tym nowym silniku muzycznym to jeszcze lepiej brzmi, bo nie wyobrażam sobie na starym silniku, jakby wszystkie te muzyki chodziły. Okej, życie. Nie, muzyka nieśmiertelności została ta sama. Więc spokojnie. Nie ma tutaj też jakichś takich chamskich rzeczy typu jak w Soniku 4 epizodzie pierwszym w Lost Labyrinth. Takich rzeczy nie ma, na szczęście. Przynajmniej będziecie mniej widzieli jak lamię. Ale to widać, że ten zon został oparty na zonie z Sonika 2. W ogóle ta cała gra opiera się strasznie na Soniku 2 też, jeżeli chodzi o mechaniki i tak dalej, ale ogólnie cała ta mechanika pomocy Tailsa z Sonikowi to jest z Sonika Advance 3, którego jeszcze nie zrobiłem na kanał, ale no za niedługo praktycznie będzie. Kurde. I szczerze, tutaj wolę chodzić pod wodą w Soniku w szóstym epizodzie drugim. Jakoś tak lepiej mi się łazi pod wodą tutaj, niż na powietrzu. Nie wiem, czy jest dobre. Właściwie. O nie. Tym razem mi się bardzo chce robić te Special Stage, bo one są dosyć proste do roboty. Niezbyt ode mnie wysiłku wymagają. Nie. A co tu jest? Nie wiem, czy tutaj jest może atakować swoim ogonem, to jest właśnie dla mnie zastanawiające. Ale no cóż. Nie! Dobra. I to jest oczywiście też się tutaj męczy. Jak też w oryginalnym Soniku 2. Do Special Stage wchodzi się tak samo jak w Soniku 4 epizodzie pierwszym. I ogólnie z bety Sonika 4 oraz właściwie to z plików można się domyślić, że Sega planowała zrobić epizod 3. Jest parę sound effectów do epizodu 3, które strasznie rzadko jest, żeby je zdobyć. No ale niestety epizod 3 nigdy nie powstał i wam tą pseudo cutscenkę dam pod koniec tego let's playa po oryginalnym endingu. No ale jej. Nie wiem właściwie co mówić w tych Special Stage'ach, bo tak trochę one są dla mnie nużące właściwie. Nie wiesz co? Może sobie tą gumę wyjąć z buzi.
Tak się nie da po prostu. Mówi ci, muszę się zajmować się głową. Dobra, lecimy z tym dalej. I oczywiście słyszę z tego, że są tutaj w pełnym 3D i jest ich kilka, tych całych dróg. Au, czy... Nie, kurde! Chyba nie będzie cool. A jest cool, okej. Też na stage oczywiście również można resetować, dzięki czemu możemy wszystkie swoje fejle wymazać z pamięci. Ała. Ile tam było? Chyba 300. No to okej. I myk. Zdobywamy drugi szmaragd chaosu. Oczywiście też jak w Soniku 4 epizodzie pierwszym są trzy akty i akt z bossem. Osobno. Więc nie jest to zbyt... Więc jest to uporządkowane. O, tak to mogę powiedzieć. Wraz z epizodem Metal zdobywacie po ukończeniu sylwania Castle Act pierwszy. Zobaczymy, czy jak wyjdę do... Hub World'a, to odblokuje mi się. Jej, Submarine Combo. Lecimy dalej. Ta muzyka mi się najbardziej podoba. Sylwania Castle. I tutaj się już nauczymy chyba ostatniej techniki, jaka nam jest potrzebna, żeby przejść tą grę. Tak mi się wydaje w każdym razie. Ale pewny to ja nie jestem, moi drodzy. Dzięki, Tails. Bardzo mi uratowałeś skórę. Tak, to już jest ostatni. I tu jest po prostu OP. Po prostu sobie klikamy kwadrat i z nami stoi na drodze. Po prostu lecimy. Jak mówiłem, to już ostatnia rzecz, jaką właściwie się uczymy. Uff, myślałem, że już spadnie. Okej, myk. Wydaje mi się, że zaraz coś będzie, więc myk. Jednak się myliłem. Jeszcze raz i w ogóle nic nie musicie trzymać. Jak zamieniają się w tą ogromną kulę. Wow, to te psy. Co się z tymi psami dzieje? Jej. Double, triple combo właściwie. Bo też śmieszne jest to, że jeżeli mamy nieśmiertelność, to jest też... to nadal utrzymuje nam się tarcza. Nie chyba, przyznam. Właśnie najgorsze jest to, że gdy tą... ta kulka już traci swoją prędkość, to ona nie zyskuje tej prędkości, gdy na przykład, nie wiem, zjeżdża z góry, tylko... No, zostaje coraz bardziej się zmniejsza, co jest wyraźnie dziwne. Okej. Tutaj się przejdziemy, bo czemu nie? Albo zrąbał. Jak zawsze rzecz jasna. Ale przyznam, że epizod drugi wolę bardziej niż epizod trzeci. Epizod drugi wolę bardziej niż epizod pierwszy. Ale szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby wyszedł epizod trzeci, bo Sega nawet rozważała epizod trzeci i epizod czwarty. I bardzo bym chciał, żeby to powstało, ale no niestety niektórych rzeczy nie możemy dostać. Ale na serio liczę, że Sega, jak obiecała, że Sonic powróci do
lat swoich świetności to, że jednak wydadzą epizod czwarty do końca. Sonika 4 do końca. Może nie będę tak przyspieszał, to więcej pierścień zdobędę. To jest bardzo dobry pomysł. Nie mówię, że zły, nie mówię, że dobry. Ewentualnie, tak jeszcze mam moją własną chorą teorię, że przecież Sonic też był bardzo popularny, kiedy jeszcze Sega produkowała serię Adventure. Więc poza tym mówi, że w latach 90. Zauważmy, że Sonic Adventure pierwszy powstał w 1999. Więc ja bym tu próbował jeszcze wywęszyć pod takie pseudo potwierdzenie Sonica Adventure 3. Ale tego to już pewnie nie jestem. Znaczy no, wiadomo, Sonic Adventure 3 to Sonic Heroes, ale no takie prawdziwe Sonic Adventure 3. To jest nowa mechanika. Jak widzicie, tego w Sonicu 2 nie uświadczycie. No niestety, nie udało mi się. Tym razem. Ale no oczywiście w tym swoim nie będę zrobił tych szmaragdów specjalnie. Tylko jak akurat mi się jakiś trafi, to będę go zbierał i po prostu przed. Właściwie to nawet nie ma tutaj w tej grze dobrego endingu, ale jeszcze wam puszczę special stage, że przed finałowym bossem tylko po to dla tego dobrego endingu, który został usunięty z gry. No i oczywiście muzyka z Sonica 3D Blast, nie, to jest już kompletnie nowa muzyka, o czym ja gadam. To jest nowy film doktora Eggmana. Boże, to jest co ty odwalasz? Elo? Lecimy, Tails. Tak, zauważyliście, że dużo jest tutaj pierścieni? Oj, pewnie myślicie... A, to ten sam boss to w Aquatic Ruins. Nic bardziej mylnego. Ale na serio, ogólnie cały ten zon bardzo przypomina Aquatic Ruins. Co z tego, że gra jest oparta na Sonicu CD, jeżeli chodzi o lokacje. Ale ten boss ogólnie jest bardzo prosty, bo musimy tylko nawalać w tą powierzchnię, tak jak on się odkrywa. Ale ogólnie nie zauważyłem, żeby ten boss w ogóle nas trafiał. Znaczy trafiał. Żeby jakiekolwiek ataki wykonywał. Z ewentualnie tymi mackami. No ja nie mogę. Ewentualnie możecie jeszcze dostać od Eggmana w dziób. To też jest bardzo prawdopodobne. Ale oczywiście wystarczy sobie tą strategię wyćwiczyć na tego robota i praktycznie... No, a dzięki. I praktycznie macie go bardzo... ale to bardzo szybko pokonanego. Ale ogólnie tyle jest tutaj pierścień, bo praktycznie każdy boss tutaj Super Sonica wymaga dla trofek. Ej. Aha, teraz będzie robił to, co ja sądzę, że jest bardzo obrzydliwe. A właśnie. Sądzę, że to jest obrzydliwe, strasznie. I to już chyba koniec tego bossa? Tak, to jest chyba jego koniec. Papa, Eggman. Do następnego. Raczej już w 10 minut nie przejdę następnego zona. Więc po prostu nie będę przychodził do następnego. Bo chcę bądź co bądź zachować ten mój czas antenowy, czyli pół godziny.
Simonem po prostu przechodzi do następnego aktu i zobaczymy, co z tym epizodem Metal będzie. Się blokuje, czy nie? No, play Sylwania, Castle Act Zone Act 2. Jej. No, Castle Zone Act 3. No, Castle Zone Boss Act is now available to play. Dziękuję bardzo. You can now play White Park Zone and Oil Desert Zone Acts 1 through 3. Tu możemy grać w White Park Zone i Oil Desert. You can now play the special stage. No i... Słuchajcie, przejdziemy sobie jeszcze raz akt pierwszy, żeby odblokować ten epizod Metal. I tak zapamięć trochę ten czas, bo nie wiem, zaczynał któregoś z tych zonów, bo po prostu gdzieś nigdy się nie wyrobię. Ale teraz z tymi wszystkimi upgrade'ami na serio możemy niszczyć. Na przykład to. Znacznie szybciej to poleciało, co nie? My. Tak że się speedrunuję ten poziom, bo za pierwszym razem bardziej się skupiałem. Teraz niezbyt to skupienie jest mi potrzebne. Tak, szczerze powiedziawszy. Ale i tak trzeba się skupić, żeby nie zlamić kompletnie. Jakby nie fajnie jest to, że możemy też zeskoczyć z Tailsa. Ten Tails nie jest tak zbytnio dla nas. Wiecie, że dopiero możemy z niego zaskoczyć, jak on w przerwie unosić nas. Znaczy, jak już stanie się zmęczony. To też jest dosyć fajne, jak powiem, że nie. Ale też nie powiem, że tak. Nie wiem właśnie, czy jeżeli będziecie stać przy tej kłodzie, to zostaniecie zgnieceni. To znaczy, was wykryje gra, jakbyście zostali zgnieceni. Dobra. Przeszliśmy. Wołek zwał. Tak, to tak. I teraz jak wrócimy, co chyba będzie... My mogli zagrać w epizod Metal, tak sądzę. Chociaż nie sądzę. No nie mogę. Dziwne. No nie wiem, co się z tym dzieje. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wyczekujcie na kolejny, który zaraz będę nagrywał. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.